No on, jego osoba, jego wysiłek, który włożył w całą swoją drogę. Dodatkowo to nie jest decyzja, którą on podejmuje, tylko wyłącznie oparta na jego wykonaniach w programie. Też patrzy na przyszłość i on jest materiałem na przyszłość. Witek jest spośród finalistów najmłodszą osobą. Czy nie miał pan takiego w pewnym momencie zastanowienia, że może warto byłoby wybrać osobę starszą, która ma więcej doświadczenia w takim kulinarnym kierunku? Ja myślę, że kierowanie się decyzją wiekiem jest błędne, bo możesz mieć 5 lat, a być dojrzały bardziej niż 20-latek, a mieć 20 lat i być dużo bardziej dojrzały niż 60-latek. On jest dojrzały. Wiesz co? Wiek tutaj nie gra roli. Nawet może go mu to pomogło, ponieważ nie miał jakiś dziwny sposób myślenia. Muszę przyznać, że z mojej perspektywy zauważyłem, że młodzi dużo inaczej się uczą. Inne podejście mają do świata. Inne podejście do krytyki mają. Mam wrażenie, że starsze nasze pokolenie, albo moje pokolenie, nie nauczyło się być krytykowane, nie nauczyło się być naciskane, pchane do przodu. A Witek jest tej nowej generacji. Ja myślę, że to jest plus dla niego, że on właśnie jest młody. Czyli uważa pan, że dzięki temu, że w tak młodym wieku osiągnął już tak wielki sukces jak zwycięstwo w takim programie, może dać mu takiego przysłowiowego kopa i że dzięki temu łatwiej będzie mu wyruszyć w ten świat i spełniać marzenia związane z gotowaniem? Wygrany tego programu jest wisienką, bo tak naprawdę on wygrał, każdy z finalistów wygrał. Mają pasję, mają już umiejętności do wystartowania. Witek wygrał po prostu klucz. To drzwi. My mu otworzyliśmy. A co z tymi drzwiami zrobi, to będzie jego wybór i to będzie jego wysiłek. To jest właśnie to, co powiedziałem. On dzisiaj wygrał tak naprawdę przyszłość, bo dajemy mu możliwość, ale on musi ją wykorzystać. Ważne jest też przemyśleć, co z tym zwycięstwem zrobić. I też moja decyzja była tak przemyślona, że ja wiem, co Witek zrobi z tym wygranym. On zostanie w tym zawodzie i będzie karmił wiele gości. I to jest najważniejsze dla mnie. I pamiętajcie oczywiście o tym, żeby zasubskrybować kanał przeambitni.pl. Kciuki w górę, jeżeli materiały, które tam się pokazują, przypadają wam do gustu. Wciskajcie dzwoneczki, będziecie z nimi na bieżąco. No i oczywiście piszcie komentarze. I tyle. Dzięki. Piona.